Dzień dobry, z tej strony Jasiek i witam was w kolejnym odcinku z gry Life is Strange Before the Storm. I rozpoczynamy drugi odcinek tej gry, więc zapnijcie pasy, bo czeka was ostra jazda. Przepraszam, musiałem coś odwalić cringe'owego na początek odcinka, bo stwierdziłem, że za bardzo poważna jest ta seria i za mało cringe'owych rzeczy tu robię, więc musiałem coś naprawdę cringe'owego zrobić. Dobra, zapięte pasy? No to odjeżdżamy. Rozpocznij odcinek. Już koniec cringe'owy. Już teraz będę naprawdę się wcielał. Zapnę grafacik. Poprzednio w Life is Strange Before the Storm, no przecież każdy kojarzy. Przecież, o matko, musimy teraz przez to przejść, no cóż. No ale sobie przypomnijmy, jak to było. Nauczę te Junior manier. No i co, my cię nauczyliśmy manier. Już teraz chyba nie za bardzo będziesz mógł sobie pozwolić na dzieci. O, i tutaj z Rachel Amber się bawiliśmy, ale tu jej nie poznałem. Tak wyglądała dziwnie. Punkowe style to jednak nie moje style. Jakby, tak jak mówię, szanuję, rozumiem, że ludzie tak się ubierają, tak jak ludzie mogą nie lubić mojego stylu ubioru i tak dalej, ale no, mi bliżej chyba K-popu. No i ta była wycieczka życia, kurde. Ale wiecie co, powiem wam, że to było takie łobuziarskie, to było takie szczeniackie, ale mimo wszystko chyba czasem każdy powinien sobie pozwolić na taką wycieczkę życia, żeby mieć co wspominać potem, bo co, was wnuk zapyta, a ty dziadek co robiłeś, jak byłeś młodszy? No co, no grałem w gry, o Minecrafta grałem na serwerze Jaśka. No nie, musicie mieć historię, że raz z lekcji pociągiem pojechaliśmy do Bydgoszczy i kupiliśmy sobie precla. No kurde, wiadomo, teraz jest ciężej, bo jest lockdown i tak dalej, więc możecie na jakichś Google Mapsach sobie online to zrobić, ale no tak czy siak. Nawet ten gościu ma tu kruka na tym, na gabinie, na tym, na stole. Naprawdę. Ziom. A rodzice czekają, tak? A nas nie ma jeszcze? Czy o co chodzi? Czy czekamy na policję? Oby nie na policję. Miss Price, to zawsze w tym. How good of you to join us. Fartuszku. I'm so sorry, we're late. My shift ran late at the diner and then... Nic się nie stało, spokojnie. Co, będziemy mówić o stypendium? Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. Dla Rachel, czy... And the other is all too familiar with it. Okay, czyli Rachel jest taka bardziej grzeczna. Built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education. Dobra, wyjmij tego kija z tyłka. Chyba, że wiedzą o pożarze, wtedy słusznie, skarż ich. Ale jak, jeśli chodzi o samo uciekanie ze szkoły, to bez przesady. No chyba, że to jest nagminne. Chociaż z tego, co mówi, to jest nagminne. And then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Right. Are you paying attention to me, Chloe? What? No, oczywiście. Miss Price, the last time we met, an agreement was broken. No, oczywiście. No, pewnie, że pamiętam. Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. Brak szacunku. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. Mm. We did. Nie udało. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the academy. Mocne. Despite all this, a mama... you engaged in the following actions yesterday. Shit. Kiedy użyliśmy wulgarnego języka? Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. Co? Naprawdę? Przecież ja mu pomogłem. Halo. I suppose that's one interpretation of events. Co za skam? Say what you will about my daughter, but she is not a bully. O, tak mówi każdy akurat rodzic. Maybe you should be talking to Drew. Ale to też jest fakt. No, nie akurat nie prześladowała Natana. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. Chloe's situation is less sensitive. I do not discuss other students' situations. No, ale to też fakt. Co ci po tym, że będziesz zganiał? Ale on. Mów o sobie. Mom, you know this is all bullshit,
A nie, miałeś ją uspokoić, a nie nakręcać. Jeszcze bardziej podsycać. I am sorry you feel that way, but your daughter's misbehavior is real and serious. No co, wyrzucisz nas? No nie mów tak. Nie mów. Prodigious disciplinary record, Miss Price. We needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. W polskich szkołach chyba jest coś takiego, że to, co się dzieje poza szkołą, nie dotyczy szkoły. Trochę jakby może wchodzić w szkołę, jeśli dotyczy pracowników, ale jakby... No wiecie, o co mi chodzi. Tutaj to samo. Uciekliśmy ze szkoły. To jest najważniejszy argument. What does that mean? It means you forced my hand. O nie. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to. I made her do it. O kurde. What? Dziękuję, Rachel, mój anioł Elety. Kurde. Mój Konrad Wallenrod. Mój DiCaprio z Titanica. Dziękuję ci, Rachel. Jeszcze bardziej podsycasz ten ogień miłości. Mimo, że wczoraj podsyciłeś ogień i to za dużo i mnie tym wkurzyłaś, bo nie lubię takiego zachowania, ale... Miłość to miłość. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Dziękuję. Can you forgive me? Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. Ale ona jest dobrą aktorką. Ja pierniczę. Chloe, widzisz, dlatego nie zostawiaj szkoły. It's true. Będziesz Rachel grała w Hollywoodzie. Totally not true. She really is. No właśnie. O, ale to pięknie zagrała. Aż sam Wells jest pod wrażeniem. No co? Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. O tak. We were in it together. No i co? I teraz Wells nie wie co powiedzieć. What you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. A ci rodzice na siebie patrzą. Story, o. Zaraz ci wytkniemy prawdę. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Jak się upewnia jeszcze, ale to jest chamskie, no przecież powiedziała, co miała. Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Co? Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Go, mom. Dawaj. Ja już nie mogę. Ja piękne. To jest takie piękne, jak rodzic wstaje w obronie swojego dziecka. Nie ma nic piękniejszego niż lojalność wobec rodziny. To jest coś przepięknego. Teraz oglądam razem z Sylwią serial Dynastia i jestem po prostu fanem Carringtonów. Mimo, że czasami robią... Dobra. Często robią jakieś głupie rzeczy, mimo, że czasami... Często dopuszczają się machlojstw, też giną przez nich ludzie i tak dalej. To jestem niesamowitym fanem ojca Carringtonów. To jest ktoś po prostu nie dziadka, ale ojca. To jest mistrz. Jeśli oglądacie Dynastię, moje ziomeczki. Jeśli nie, to obejrzyjcie. On financial aid, isn't it? Oh, I get it. This is about Blackwell's money troubles. Will you be dragging every other scholarship student into your office today as well? Dobrze, matka. Let's all just calm down. Wszyscy się uspokójmy i dlatego wstałeś, tak? To usiąść. In the last two years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Dziękuję pani. Mrs. Price. Mrs. Price. I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will... To jest też kolejna sprawa, która mi się tak nasuwa do mojego mózgu malutkiego, że dyrektor jakby powinien mieć troszeczkę inną funkcję, tym bardziej, że widzi, że nie może zdyscyplinować Chloe na zasadzie, że ją karze albo że po niej nakrzyczy i tak dalej. Czy tutaj nie powinny wejść jakieś inne metody pedagogiczne? Nie wiem, zaangażowanie ją do czegoś, zaangażowanie jej rodziców, jakieś takie pomysły, żeby po prostu pobudzić Chloe, żeby,
żeby ją zachęcić do chodzenia do szkoły i tak dalej, bo to jest najgorsze, co można zrobić, jeśli dyrektor jeszcze pokazuje się z takiej negatywnej strony i po niej ciśnie, gdzie sami widzicie, że ten świat naprawdę w Life is Strange jest brutalny, to on jeszcze dobija tego gwoździa do trumny, a to chyba nie tak powinno wyglądać. On powinien zachęcić ją, żeby ona chciała przychodzić do szkoły, a nie sprawiać, nie dawać kolejny powód, żeby ona chciała ominąć tą szkołę. Miss Amber, jestem zawiedziony tym dyrektorem. I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. Co taka funkcja daje? And you will no longer be involved in Blackwell's performance of the Tempest. Jak? Ale teraz mnie wkurzył dyrektor. Ale mnie wkurzył, nie wolno. To jest najgorsze. Jak? W jaki on sposób chce sprawić, żeby te dzieciaki się dobrze czuły w szkole, żeby się angażowały i żeby nie doszło znowu do takich rzeczy? Jak im odbiera praktycznie jedyną przyjemność i jedyną radość życia, jedyną przyjemność w tej szkole. To dla niej było coś dużo. Ja wiem, że trzeba ukarać za niesubordynację i tak dalej, ale nie takimi mocnymi rzeczami. Przecież można, nie wiem, kazać posprzątać coś, czy czymś się zająć i wtedy ewentualnie kara nie zostanie wykonana, to zagrozić tym, że się po prostu odwoła udział w spektaklu, ale nie od razu. No. Ale mi przykro. A wy, rodzice, nic nie wstaniecie? What? Are you insane? Naprawdę rodzice nie staną w obronie córki? Your discipline is still pending, Miss Price. Ja pierniczę, nie wierzę. She loves that show. Since this is her first infraction, Mr. Don't you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. Nie poucza cię. Daję ci po prostu radę, daję ci po prostu jakby informację o tym, że może za mocno zareagowałeś. A poza tym widać Victoria po przypadku Chase. Chloe, że sobie nie radzisz z takimi yes, niesubordynacjami. I'm sure Victoria Chase will do fine. Jeszcze Victoria Chase ma to zagrać. What was that, Miss Price? Ja pierniczę, dla mnie to jest za dużo. To jest już dla mnie za dużo. O kurde. Czy to jest... Czy ja teraz obrywam za ten cringe, który odwaliłem na początku odcinka? Dyrektorku, weź się ogarnij. Chloe is upset weź, nie wiem... Friend. Kurczę, napij się jakiegoś soku czy coś, który sprawi, że poczujesz się dobrze. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Oh, żeż ty w mordę. No way is Rachel missing the play for me. But... Thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. O kurde, dobra walka. Get your head out of your ass, Wells. Dobrze. Chloe, you seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Yeah, pierniczę. Powiem wam, że mimo, że jakby moje dziecko tak zrobiło, bym się wkurzył. Ale to jest na szczęście gra. I ten dyrektor już mnie na tyle wkurzył, że mogę Miss sobie pozwolić Amber na taką walkę, chociaż wirtualną. Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Wells, you should confess to falling for her crap. I don't blame you, though. She's one hell of an actress. No i szkoda, żeby kółko teatralne straciło taką aktorkę. Really. Don't tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf and you're a little red riding hood. Ale też tak nie ciśnij po niej. Nie. Chloe, this can't be you. Co ty, Chloe, za mocno. Dobra. Fine. I'm sorry for bullying Nathan. But if you had to look at that smug face as often as I do. To się nazywa poświęcenie. To jest rycerstwo, co teraz zrobi jak Chloe. To cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood?
Yes, sir. You will not be removed from the plate. Natomiast Chloe wypada ze szkoły. Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. Ale? And now? You are expelled. No i elegancko. What? No. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. A tak się niszczy, panie dyrektorze, przyszłość dzieciom. Good day, Mrs. Price. Mam nadzieję, że pan dyrektor będzie z siebie dumny. Ray. Bo jakby nie mówić, no bardzo przykry był ten dialog. No ale musieliśmy bronić Rachel. Panie dyrektorze, brawo. Ma pan naprawdę duży wpływ w wychowanie tych dzieci. Praktycznie zerowy. Praktycznie ujemny. O, ale przynajmniej zyskaliśmy przyjaźń. No może i to jest ważniejsze dla... I'm Joyce. Dla Chloe w tym momencie. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. Dla nas to już norma. We really should be going. Nice to meet you. Wzajemnie dziękujemy. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. Ale to musi być scenka. Bunch of fascists. Dzięki. Chociaż ochroniarz jest po naszej stronie. Dzięki, hey, ochroniarzu. No wciół just do pani. To say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. Ale spokojnie, Skip. I don't really care about ale to jest kurde odgrywanie takiej scenki. Jakby nie rozumiem tego. Wydalili ją ze szkoły, to wydalili, ale żeby ją traktować teraz jak więźnia, jak wroga numer jeden, którego trzeba pilnować, czy na pewno ze swojej szafki zabierze rzeczy, czy na pewno nic złego nie zrobi. Serio, to nie jest przestępca. To jest dalej dziecko. Młoda osoba. Dobra, weź zdjęcie kotka. Pakuj wszystko. No i gitówa. Gdyby Max tu była, by cofnęła czas i życie byłoby znowu piękniejsze. Książka do chemii. Po co nam książka do chemii? Dobra, będziemy się w domu uczyć sami. O, chyba, że to chciałeś zrobić. No dobra. Śmieci. Wyrzuć wszystko, co nie potrzeba. Sobie nie dali nam żadnego worka, co by mamy to tak nieść? Na rękach. Powinni nam coś dać. Czemu nie chcesz zabrać? Absolutely, positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Dobra, jeszcze coś dopisz. Mam nadzieję, że ten nas zaraz nie będzie ścigał za to. A co to jest? Expelled. It's starting to feel real. Osoby, które... A, osoby, które chyba miały tą szafkę. Trusty keeper of my graffiti pens. A co to jest? Mogę na początku spojrzeć i zobaczyć, zamiast wyrzucać od razu. No ale dobra. Widocznie nic ważnego. I had big plans for adding to this collage. Ej, ładnie to wygląda. Chciałbym po kimś taką szafkę dostać, bo sam bym nie miał jakby serca, żeby to pozgrać wszystko, ale po kimś dostać taką szafkę. Absolutely. A, to już słyszałem. Boję się, że urażę tego strażnika, bo on jednak jest rockowcem jakimś, nie? Ma swój zespół. Okej, okay, ale nie zareagował. Tyle dobrze. A co to jest? Finally, what I actually came here for. O kurde. Co to? To jakaś skrytka? What? Jackpot. Fajeczka? What the hell? Nie. Damn it, Justin. Musiałem przeczytać twojego sprawę, komarz obiecuję oddać
Aha, czyli 4-2-0 tak zwane. No dobra, już tak nie wkurzaj. Może to ci wyjdzie akurat na dobre. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Może nie tak, nie ma. O. Bathroom. O, czyli jednak będzie tagowanko. Ja nie mam sensu z serca, by pisać graffiti po różnych miejscach. No ale widocznie trzeba, jeśli chce się być Chloe. Bo to ta toaleta. Pamiętam ją z Life is Strange 1. Przerąbane miejsce. Początek całej, nie? Historii, pamiętacie to? Ojejku, przecież to wyjdzie, że to ty napisałeś. Matko, i po co to robisz? Po co to robisz? Jeszcze dodatkowe koszta dla mamy, no bo obciążą na pewno mamę. Ja pierniczę. Jeśli takie są nastolatki, to ja się boję tego okresu upoli. A wy przeżyliście chociaż dobrze ten okres nastoletni, albo przeżywacie dobrze? Bo podejrzewam, że tacy są widzowie moi teraz, że albo teraz jesteście w okresie nastoletnim, albo już przeżyliście. Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekaw. Chociaż wy pewnie byliście grzeczni, bo zauważyłem, że moi widzowie to się składają z takich samych osób, które są grzeczne. Ewentualnie jak przestają mnie oglądać, to są niegrzeczne. I to zauważyłem już naprawdę po wielu telekampach i tak dalej, gdzie spotykam te osoby pierwszy raz, gdy mają na przykład 12-13 lat. Są niesamowicie grzeczni, po prostu do rany przyłóż. Potem, nie wiem, mam z nimi kontakt przez rok, przez dwa, są super ludźmi, a po dwóch, trzech latach coś się tam dzieje i zaczynają jakieś przypały robić, jakieś takie dziwne akcje. Nie mi, ale ogólnie sobie w życiu takie zaczyna się u nich zmieniać to wszystko i naprawdę tak dziwnie przychodzą przez ten okres nastoletni i to zauważyłem u masy moich widzów, osób, które bardzo lubiłem na telekampach, z którymi się trzymałem. O. O nie, ona nas sprzeda. O. Nie. Chyba nie sprzedała. Ale to jest kwestia czasu. Aż się dyrektor dowie i reszta. O. Macie się chyba kłócą. Jak na mnie zaraz ojczym naskoczy, to już będzie koniec. Co, ja miałem pójść po swoje rzeczy i wracamy ostatecznie z jednym flamastrem? Naprawdę? Co on ma w ogóle za maskę jakiegoś orangutana? What the? Co tu się dzieje? Later, Skip. Later. Przypał. Looks like David's here. Rachel mi coś pisze. Czemu wy tak dużo piszecie? Nie nadążam czytać. Dajcie mi przeczytać, zaraz sobie popiszecie. O matko. To nowe. Dotarłem do domu i nie trafiłem na starych. Super. Urodzona by być szpiegiem. Skakanie z pociągów i takie tam. Byłaby na świetna drużyna. O, żadna wroga luneta widokowa się przed tobą nie uchroni. Pierwsza 10. To w sumie nie aż tak późno wróciły do domu. Lol, to było niezapomniane. Część była do bani, ta. Wiesz co nie jest do bani? Co? Ty. O, ty też nie jesteś, wiem. Ja pierniczę, ludzie, to się nazywa miłość. Jaki to jest super tekst. Musicie to spróbować. Możecie tak napisać na Messengerze do kogoś. Zrobimy taką, o, na grupie Firanki Jasia zrobimy taki temat. Że zrobię posta, gdzie będziecie mogli napisać reakcję ludzi, jak napiszecie do kogoś, wiesz co nie jest do bani, ktoś wam odpisze na przykład co albo coś innego, a wy napiszecie ty. Jak zareaguje ta osoba? Do mnie nie piszcie, ja się na to nie nabiorę. Ty też nie jesteś, wiem. Powinniśmy iść spać, jutro rano mamy Wellsa. A moja wina. Warto było. O, jesteś zajebiście dziwna. Chyba ty, ale serio to jest o, warto było dla wczoraj. Oby. O kurde, dyrektor Wells. Nie jest potrzebna, gdyż... Okej. Ja pierniczę. Klasa D. Nie wiem, czy to spora klasa, czy nie. Ale tak czy siak nie fajnie, że podpaliliśmy ten las. Z tego jestem wciul niedumny. Zawiedziony. A co Elliot pisze? Tak, a u ciebie też jestem w swoim pokoju. Chcesz gdzieś wyjść po przedstawieniu? Nas już nie będzie po przedstawieniu, Elliot. Sorka.
Dzięki Bogu wróciłem do domu przed ciszą nocą, jutro mamy spotkanie. Od rana poważnie Chloe znowu. O kurde. Ja pierniczę. Awesome. A tu gdzieś Elliot jest, z tego co widziałem. Tam jest chyba Elliot. Ogłoszenie? Max would have loved this shit. Przyszłość potrzebuje doskonałości, dzięki... Kilka kursów. Czyżby z tym super śmiesznym nauczycielem? Co to za dziura? Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. No, a jakbyś się teraz wywróciła przez tą dziurę i oskarżyła szkołę? Mm? Nie, no nie wolno takich rzeczy robić. Elliot. Hey, Elliot. On ewidentnie w nas jest zakochany. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. To mój ostatni poranek w tej szkole, także. Wait, really? Holy shit. No sorka, Elliot. I know. Musisz sobie chyba znaleźć inną dziewczynę. Do you want a hug? Dobra, przytul się. No co ty tam? Przecież od przytulasa jeszcze nikt w ciąży nie zaszedł. Chyba. O, ej, ale mocno się przytulił. On go naprawdę nas kocha. Ale w sumie taki przytulas zawsze dostarcza endorfin i jakichś jeszcze innych oksytocyny. Jest ważne, by się przytulać. Zatem nie mogę się doczekać spotkania z widzami. Żartuję. To tylko wy mnie macie. But she tried to cover for me. Gazem pieprzowym spryskiwał i paralizatorem, jak podejdzieś. I thought I should come early. Grab tickets. For the Tempest? You said we might. Ej, ale na burzę to akurat bym poszedł. Chyba mogę przebywać w szkole. Wydalili mnie, ale chyba mogę przyjść na przedstawienie koleżanki, co? About hanging out afterwards. Actually, I was thinking. Nie, ja pierniczę. Maybe I won't go to the Tempest. Nie chciałem. The more I think about. Cofnij. Being nie, no Blackwell bo musiał. Ja pierniczę, nie wiedziałem, że chodziło o imprezę i chodziło, że z nim. Yeah, that makes bo sense. Chcę iść na przedstawienie. Do you just want to hang out instead? Nah, I think I'll just. Nie, idziemy na przedstawienie. You don't mind, right? It's totally cool. No problem. Next time. Jak zwykle jakąś rzecz zepsuję w grach. Jak zwykle. I better go. Zawsze tak mam. Wszystko się fajnie układa. Już jestem dobrym graczem, a tu nagle postanawiam coś zrąbać. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah, pierniczę. Yeah. Later. Narka, trzymaj się, ziomek. Wariacie. Pozdro. Ale zrąbałem. A co to za ulotka jest? Mandat. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. No tak, bo tu w sumie wszędzie są lasy, nie? Szczególnie, że cała akademik i szkoła jest wokół lasu. Ale przerąbane. Jak oni dojdą do tego, że my podpaliliśmy las, wtedy mamy naprawdę... At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. Dobra, miejmy to za sobą. O nie. Ale może być na nas wkurzony i się nie dziwię. Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? Nie bądź niemiła dla nich. Błagam. Dla nich to akurat powinno być miło. To handle things for you. Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant. Nie, i czemu? I just need some space. Czemu go obrażasz jeszcze? Przecież to ty robisz głupoty w swoim życiu. If my mother has something to say, she will say it to me. Dawaj, mamo. Nawet jeśli to ma mnie zaboleć. Najlepiej, żebym to usłyszał od ciebie, bo to o wiele więcej da niż jak mi gada osoba, której za bardzo nie szanuję. Nie szanuję Chloe, bo ja oczywiście bardzo mocno szanuję tego pana. Ale niestety moja postać działa inaczej. Ja pierniczę, czemu ty tak po nim ciśniesz? Getting kicked out of school? That's what losers do. Kurde, trzeba mieć szacunek do żołnierzy. You had a i to bardzo spory. Chloe. Widziałem po ostatnim odcinku, że sporo osób z was pisało, że na przykład ma ojca żołnierza, czy coś w ten deseń, albo brata. Szacun.
pozdrówcie ich ode mnie. To jest naprawdę piękny zawód i bardzo potrzebny i to jest naprawdę bardzo duże poświęcenie swojego życia prywatnego dla kraju, dla nas. Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. No, ale sama widziałeś, że prawie się nie... I need your help. To jest też smutne, że me, rodzice nie stanęli za swoją córką. Nie może widzieli, jak dużo dla niej to przestawienie znaczy. Right now, what I bo dyrektor powiedział, żeby się nie wtrącać. Jak jesteś rodzicem, twoim zadaniem jest wtrącać się. Chloe, I don't want to fight. Żeby walczyć o dobrą przyszłość swojego dziecka. And you too. I'd like for us to start over. Prawda jest taka, że kurde życie to jest wtrącanie się i zawsze trzeba walczyć o swoje. Zawsze. You say. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. Uff. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. O nie, czyli gra się kończy? Najgorzej, jak on będzie nas pilnował. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. Całe szczęście, że nie mieliśmy tego towaru ze sobą. What the fuck? Ale to też jest takie słabe, przeszukiwać dziecko. Przepraszam bardzo. To inaczej, totalnie inaczej powinno przebiec. To powinno przebiec w taki sposób, że ty się pytasz dziecko, czy ma teraz przy sobie jakieś takie rzeczy. Ono mówi nie. I mówisz, dobra, ufam ci. A czy masz w pokoju? Czy obiecujesz, że nigdy nie bierzesz? I w momencie, jak złamie tą obietnicę, wtedy wszcząć kolejne kroki. A nie, że od razu. To nie jest wojsko. To jest dziecko. Mom. Mamo, weź zareaguj coś. I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe. And I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Kurde, to nasza wspólna decyzja. Let's go, Chloe. To jest kurde smutne. Ja rozumiem trochę Chloe, dlaczego tak się zatraciła. Bo mimo wszystko mama powinna być, szczególnie po śmierci taty, jej największym wsparciem. I to ona nawet powinna, bo Chloe robi złe rzeczy i to ona moim zdaniem powinna naskakiwać na Chloe za to. Powinna po niej jeździć i ją atakować, a nie wysługiwać się ojczymem do tego. Ojczym nie powinien się aż tak dużo wtrącać, jeśli chodzi o wychowanie Chloe. Powinien pomagać, ale bardziej powinien być wykonawcą poleceń mamy. Quit stalling. Ja pierniczę, ale wstyd. Naprawdę. Być więźniem w swoim życiu. Być więźniem swojego ojczyma. To jest przecież poniżenie. Poniżenie biednego dzieciaka. Masakra. No i co, jesteś z siebie dumny? No, jeśli byłaby możliwość, żebym ja zadecydował, czy pokazać tego faka, czy nie, to bym pokazał. To jest to, o czym teraz powiedziała Chloe. Pogwałcenie prywatności. Nie ma nic gorszego niż pogwałcenie prywatności swojego dziecka. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Prywatność to jest chyba... Prywatność to jest chyba jedyna rzecz, jaką dziecko posiada. Taką swoją i nie wolno jej zaburzać, bo to zaburza też zaufanie wobec dzieciom. I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you, but that's no excuse. No, tego nie da się wytłumaczyć, co teraz zrobiliście. This will only encourage her. Ojejku. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. Pięknie. W końcu mama się wtrąciła i to bardzo mądrze to powiedziała. O tak, o tak. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. Mhm. No fucking way. Najlepiej to dla kogo będzie? Everything that's happened. I'm at a loss. I need help. Exactly.
We need a firmer hand steering ja the ship. Ja pierdolę, ten jeszcze za jakiego kapitana się robi. To jest kochany Titanic, wsiadasz do Titanica. Tutaj już kapitan tylko musi poczekać, aż pasażerowie wysiądą. Zacznij budować nowy statek, a nie wsiadać do statku na siłę i udawać kapitana. Bądź najpierw architektem tego statku. You're trying. I get it. I swear I do. And I've been making it harder for you. Ale też rozumiem, że mama potrzebuje miłości, potrzebuje wsparcia w postaci właśnie chociażby Davida. It's the only answer I have, Chloe. Tak musi być. In a million years, I never thought you'd choose David. Ale nie wybrała Davida zamiast siebie. Wybrała waszą dwójkę, ej. Kurde, Chloe. Życie też jest takie, że ty w pewnym momencie wyjedziesz z domu, założysz swoją własną rodzinę i tak dalej. Czy to z Rachel, czy to z Elliotem, czy to jeszcze z Warrenem, może jakieś coś. No, nieważne. Założysz swoją własną rodzinę. A mama co, ma zostać sama wtedy? To jest normalne, że mama też szuka sobie partnera jakiegoś. Najważniejsza jest miłość. Powinnaś też pomagać, być architektem na tym statku. O, jak on zadbał o stabilność, to ja podziękuję. To mamy przerąbane. Dobra, wsiadę. Przecież to jest auto dwuosobowe. A, bo pewnie to krzesło się odginę i do tyłu się siada. Dobra. Dobra, przytul się do nich. I zgódź się na zmianę. Co skopała auta? O, shit. Chloe. Nie gadaj, że uciekniesz teraz. Let her go. She'll come home as soon as her gorzej jak nie wróci. No i niestety, takim nie za fajnym akcentem chciałbym wam podziękować za to, że byliście. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wiecie, o co zapytałem w trakcie odcinka. Wy dobrze wiecie. Zobaczymy, kto ogląda cały odcinek, a nie tylko przewija, aby zobaczyć, jakie jest ostatnie zdanie moje. Dziękuję wam ślicznie. Uwielbiam was. Jesteście najwspanialsi, najkochańsi i chciałbym wam jeszcze przekazać bardzo ważną wiadomość, że